tutaj 218 metrów, rekord w lotach na planicy i teraz, żeby było daleko i jest być może rekord. O, właśnie takiego Kamila chcemy oglądać. Chce pierwsza próba dobra, 132 metry reprezentanta Polski. Teraz trzeba także skoczyć dalej. Jest dalej, brawo Kamil, brawo, to jest piękny skok reprezentanta Polski. 128 metrów musi skoczyć Kamil Stok, by objąć prowadzenie. Jeszcze trochę! Kamil dowalczył i teraz Kamil, pierwszy skok był dobry. On płaci wszystko, nawet więcej. Daleko, daleko, daleko! Jest pięknie! Wygrał! Chyba wygrał! Wygrał! To miejmy nadzieję, że kolejny ponad 20-metrowy będzie Kamil. Płynął noce przemijają. To jest dobry skok! Ale skakuje tam niedaleko! Kamil, coś ty zrobił, chłopie! Że jest wszystko dobrze. 146 metrów i będzie bardzo dobrze. Szybuje, szybuje, szybuje! Pięknie! Znakomicie! Brawo, Kamil! Pięknie po raz kolejny. Do tego nie ma chyba wątpliwości, Marku. 123 metry. Kwalifikacji dzisiaj 108 metrów tylko. Troszeczkę wyżej by się przydało. Jeszcze nie! Ha! Brawo, Kamil! To jest ten skok! Pięknie, pięknie! 32,5 metra! Chłopie, coś ty zrobił! Kocham ciebie, kocham cię. Już z dużą determinacją. Zobaczymy, czy trafił. Jest dość wysoko, powinno być daleko. I jest bardzo dobry skok, granica punktu H, 215 metrów. 9 metrów w pierwszej serii, 7,1 punktu tylko za Andreasem Kuflerem. Jeszcze, 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 pięknie! No ale teraz 221 metrów, musiałby skoczyć. No pięknie, wspaniale by było, ale teraz trzeba łapać tą odległość, trzeba szybować, trzeba szybować, trzeba szybować! Wieje, wieje i to wieje z tyłu, mocno, proszę zwrócić uwagę, jaka zawierucha, zawierucha, Kamil w powietrzu, brawo! I teraz zobaczymy na 132 metry. Przez całe lata mówiliśmy, mamy talent i mamy zwycięzcę Pucharu Świata. Zakopanem od dzisiaj też odleci. Szczęście, szczęście, szczęście wygrywał podczas letniej Grand Prix. I pamiętam, wczoraj mówiłem, przypomnij sobie, Kamil, twoje najlepsze próby, to jest w twojej głowie, ty masz talent, ty masz możliwości, trzeba polecieć daleko. Kamil Stok, zwycięzcą trzeciego konkursu w Zakopanem. Let's have a